Dziś obchodzimy Światowy Dzień Musztardy, która jest jak kobieta. Bo to właśnie w musztardę najczęściej wkłada się kiełbasę. Przysłowiowy Janusz to robi zazwyczaj. Smacznego! Z tej strony Bill, wasz międzynarodowy korespondent wojenny. Przybywam w 6. odcinku sierpniowym programu co się stało? Imieniny obchodzą Falicy, Sym, Just, Namir, Nasław, Oktawian, Walburga oraz urodzony w styczniu, czyli January. Mam dla was również przysromowie. Przemienienie pańskie są burze szatańskie. Kto odgadnie, co to znaczy, otrzyma od nas kciuk w górę. Piszcie w komentarzach, zostawiajcie miasta. Zacznijmy od kartki z Polski. W 1409 roku wielki mistrz zakonu krzyżackiego Ulrich von Jungingen wysłał z Malborka posłów z formalnymi wypowiedzeniem wojny Polsce. Czyli sam się prosił o wpierdol normalny. W 1915 roku pierwsza wojna światowa. Wojska niemieckie użyły trujących gazów bojowych przeciwko Rosjanom broniącym twierdzy Osowiec. Ruscy myśleli, że to ktoś produkuje bimber i spodobało im się. W 1944 roku podczas 6. dnia powstania warszawskiego w Śródmieściu zaczęło działać harcerska poczta polowa. Wreszcie harcerze się na coś przydali. A jak jedziesz na obóz harcerski, to Allegro ma coś dla ciebie. Zjesz sobie zupkę w lesie jak Bear Grylls albo Makłowicz. Brzmi fajnie, nie? W 1985 roku seryjny morderca Paweł Tuchlin, pseudonim Skorpion, został skazany na karę śmierci. Przed wykonaniem wyroku uciekł i zajął się karierą raperską. Zobaczmy, co się stało w sobotę. Nie, dzisiaj jaki dzień? Dobrze, zobaczmy, co się stało na świecie. W 1918 roku Ferdinand Foch został manierowany marszałkiem Francji. Dali mu tę fuchę, żeby przestał strzelać fochy. O, cześć, Piotrek przyjechał, będzie fajnie. W 1996 roku NASA ogłosiła, że na pochodzącym z Marsa meteorycie obszukano, tak naprawdę to doszukano się śladów prymitywnych form życia. Były to ślady po jednej z wypraw ONR-owskich. W 2006 roku Robert Kubica w swym debiucie w wyścigu Formuły 1 na torze pod Budapesztem zajął 7. miejsce. Po wyścigu został zdyskwalifikowany ze względu na zbyt lekki bolid. Ty go znasz jako kierowcę Formuły 1, a nie wiesz, że jest synem znanego reżysera. Czas na przegląd szczęśliwców. W temacie zostajemy. W 1775 roku urodził się Ludwik Bourbon, delfin Francji. Mieliśmy człowieka słonia, to mamy teraz człowieka delfina. W 1916 roku polski etnograf, archeolog Adolf Nasz. Na pewno nie nasz. W 1928 roku Andy Warhol, amerykański grafik, malarz, artysta popartu. To do niego modlą się hipsterzy. W 1952 roku Wojciech Fortuna, polski skoczek narciarski. Prototyp Adama Małysza, tylko że ze złotym medalem olimpijskim. W 1965 roku urodził się Jacek Poniedziałek, polski aktor. No proszę bardzo, urodzony w poniedziałek? Najlepszego! W tym roku urodził się też David Robinson, amerykański koszykarz. Chyba zatrzasnął się w siłowni. Oj, spodobałoby się Jackowi Poniedziałkowi taki czarny Adonis. Na koniec odrobina smutku, smuteczku. W 1623 roku zmarła Anne Hathaway, angielska żona Williama Shakespeare'a? Potem Szekspir nie przepadał za swoją żoną, czyli jak każdy facet. Ale Anne Hathaway? Przecież teraz jest, żyje Anne Hathaway. Ja ją nawet lubię. W 1913 roku zmarł Reginald Lee, brytyjski marynarz, obserwator na Titanicu. Przeżył katastrofę, ale zmarł rok później na zapalenie płuc, czyli wszystko na marne. I to wszystko na dzisiaj, moi drodzy. Subskrybujcie kanał i followujcie nas na Instagramie. Już jutro Miszon pozabawia was opowieścią o finoskoczku, czy tam linoskoczku, na World Trade Center oraz o wojnie na wyczerpanie. Ja się zmęczyłem. Na razie.